Niewątpliwie większość z nas korzysta lub korzystała z komputera przenośnego lub stacjonarnego. Nie licząc tych z zeszłej epoki, dzisiejsze konstrukcje dostępne dla Szarego Kowalskiego wyposażone są w procesory Intela bądź AMD. Niewielu jednak wie, że ta druga firma przetrwała na rynku być może tylko i wyłącznie dzięki wykorzystaniu technologii konkurencji. Dzisiaj silny przeciwnik niebieskich, dawniej Dawid próbujący dogonić Goliata. Oto historia jednej z największych firm elektroniki na świecie, którą warto poznać z co najmniej kilku powodów. Firma Advanced Micro Devices została założona w roku 1969 w Dolinie Krzemowej, a więc w północnej części Doliny Santa Clara w stanie Kalifornia w USA. Korporację zapoczątkował Jerry Saunders wraz z jego 7 wspólnikami. I wasn't going to stay on and not be. Well, there was a problem because there was already a worldwide marketing director at Fairchild named Don Valentine, who was a good friend, but I said, Po roku od rozpoczęcia działalności AMD zebrało ponad 1,5 miliona dolarów, przezwyciężając tym samym panujący kryzys. Firma zaczęła od przebudowy istniejących produktów, aby uczynić je bardziej wydajnymi i szybszymi. Wraz z rozwojem AMD zaoferowało również testowanie swoich produktów na własny koszt. To wszystko przyczyniło się do rozwoju firmy i powiększeniu swojej siedziby w Sunnyvale. Firma w toku rozwoju osiągnęła poziom produkcyjny około 200 różnych produktów, zaś dochody z ich sprzedaży wyniosły rocznie około 25,5 milionów dolarów, a to wszystko pod koniec 5 roku prowadzenia działalności. W latach 70. XX wieku coraz większy nacisk kładziono na sferę komputerów do użytku biznesowego i konsumenckiego. Starając się sprostać wyzwaniom rynku, AMD wypuściło swój pierwszy układ pamięci AM9102, zaś w roku 1975 korporacji udało się za pomocą inżynierii wstecznej wyprodukować procesor klasy 8080A, co wprowadziło grupę w kuluary najlepszych firm produkujących mikroprocesory. Z biegiem czasu, pod koniec lat 80. XX wieku, Advanced Micro Devices zaczęło pracę nad Centrum Rozwoju Technologii Submikronowych, Submicron Development Center, którym przez całe lata 90. miały być opracowywane innowacje w zakresie technologii procesorowej. Mniej więcej w tym miejscu zaczyna się historia wykorzystania technologii Intela przez firmę AMD. Na początku lat 80. XX wieku firma IBM, ustalając standardy branży i posiadając dostęp do mikroprocesorów wielu firm, zainteresowała się technologią x86 Intela. Niestety, ale gigant miał warunek co do zawarcia umowy z niebieskimi. Intel musiał pozwolić na produkcję swoich procesorów x86 innym firmom poprzez udzielenie licencji. Korporacją, która pozwolenie uzyskała, było AMD. Według treści prawnego zażalenia wyprowadzonego przez firmę AMD, Intel w roku 1984 postanowił być jedynym dostawcą układu 8386. Kiedy Intel pokazał swoją dominację na rynku elektroniki i tym samym nie musiał zabiegać o względy IBM, zerwał umowę z AMD o licencjonowanie swoich procesorów. Samo rozwiązanie miało trwać 5 lat. W tym czasie drużyna czerwonych chciała wyprodukować jeszcze swoją wersję procesora 386, jednakże Intel twierdził, że zgodnie z umową pozwolili jedynie na produkcję swoich procesorów maksymalnie do jednostki 286. AMD jednak udało się wyprodukować pożądany procesor za pomocą inżynierii wstecznej w przeciągu 2 lat. W roku 1991 firma AMD wygrała spór sądowy dotyczący używania nazewnictwa 386. Wyrok miał pomóc drużynie czerwonych oraz innym firmom chcącym wykorzystać technologię niebieskich. W przypadku wygranej Intela, producenci komputerów z układami AMD nie mogliby reklamować ich za pomocą oznaczenia 386. W roku 1995, w styczniu, dochodzi do porozumienia pomiędzy obiema firmami. Według AMD Intel Litigation History, opublikowanego na CPU Museum IT, obejmowało ono spór w sprawie umowy technologicznej, spór dotyczący mikrokodu 287, spór antymonopolowy, spór dotyczący mikrokodu 386, spór dotyczący ingerencji w działalność gospodarczą Intela oraz spór dotyczący mikrokodu 486. Ugoda obejmowała również sprawę o naruszenie patentu Komisji Handlu Międzynarodowego wniesioną przez firmę Intel przeciwko tajwańskiemu producentowi komputerów firmie Twinhead,
której to sprawie firma AMD interweniowała jako rzeczywista strona zainteresowana. Być może to właśnie dzięki procesorom 386 oraz możliwości ich produkcji i sprzedaży firma AMD przetrwała na rynku i po dziś dzień może oferować swoim klientom produkty, konkurując jednocześnie ze swoim największym przeciwnikiem, Santa Clara. W roku 2000 nowym dyrektorem operacyjnym i prezesem został dr Ruiz. Dzięki jego doświadczeniu wyniki firmy AMD w roku 2001 przewyższyły te osiągnięte przez branżę. Po roku 2002 korporacja otworzyła centrum programistyczne w celu pomocy swoim partnerom w walidacji produktów i rozwoju. Zawiązała również spółkę typu Joint Venture, czyli spółkę z kapitałem mieszanym, z China Basic Education Software, aby opracować komputery oparte na bazie komponentów AMD. W roku 2003 zostały wprowadzone 64-bitowe procesory x86, takie jak Opteron oraz układy Athlon 64, czyli pierwsze 64-bitowe procesory zgodne z Windowsem. Dwa lata później firma wypuszcza dwurdzeniowy procesor Athlon 64X2. W roku 2006 za około 5,4 miliarda dolarów firma AMD przejmuje ATI Technologies, co umożliwia im produkcję kart graficznych. To pozwala korporacji na uzyskanie dostępu do sprzętu wykorzystywanego przy budowie telefonów komórkowych oraz na produkcję nie tylko procesorów, ale również kart graficznych umieszczanych w komputerach do wymagających gier wideo. Rok 2007 to okres, w którym niebiescy oraz czerwoni wypuszczają swoje pierwsze układy czterordzeniowe. W przypadku organizacji, której dotyczy niniejszy materiał, jednym z mocniejszych czterordzeniowych układów tego roku był Phenom X4 9600. Dwa lata później, czyli w 2009 roku, firmy doszły do ugody, dzięki której zakończono wszystkie wcześniejsze, nierozwiązane spory prawne. Intel przekazał AMD 1,25 miliarda dolarów oraz zobowiązał się przestrzegać zasad trwających do roku 2019. Poza tym zawarł umowę z Federalną Komisją Handlu w 2010 roku, która obowiązywała do 2020 roku. Porozumienie to miało na celu wspieranie konkurencji na rynku. W roku 2010 obie firmy przedstawiły procesory sześciordzeniowe. AMD Phenom 2X 6100T jako jeden z najmocniejszych serii sześciordzeniowców nawet dzisiaj potrafi być zaskakująco użytecznym kawałkiem krzemu, pozwalającym na uruchamianie nawet nowych gier. Rok później AMD wypuszcza m.in. niesławny procesor FX8150, należący do architektury Bulldozer. Dlaczego te układy były tak kontrowersyjne? W ogromnym skrócie, gdyż temat jest dużo bardziej złożony i rozbudowany, 32-nanometrowe układy reklamowane jako jednostki ośmiordzeniowe i ośmiowątkowe były zbudowane inaczej niż procesory konkurencyjne. Mimo że posiadały 8 rdzeni logicznych, fizycznych, processing cores, które decydowały, co zostanie pobrane z pamięci operacyjnej i przetworzone, a także swoją własną pamięć cache poziomu L1, to rzeczone rdzenie znajdowały się dwójkami w obrębie modułu z pojedynczym FPU. Z tego też powodu wiele osób nazywało te urządzenia jako czteromodułowe i ośmiowątkowe. W każdym module znajdowała się tylko jedna jednostka FPU, czyli Floating Point Unit, odpowiadająca za operacje zmiennoprzecinkowe, mówiąc ogólnie za operacje matematyczne. To prowadziło do tego, że dwa rdzenie polegały wyłącznie na pojedynczym FPU, gdzie każdy rdzeń w np. Intel Core i7-2700K posiadał swoją własną jednostkę zmiennoprzecinkową. Budowa jednostek wyprodukowanych w mikroarchitekturze Bulldozer, a następnie Pile Driver, prowadziła do tego, że wiele zadań na nich wykonywanych miały gorszą wydajność niż na procesorach konkurencji. W roku 2013 swoją premierę miał m.in. procesor FX9590, najmocniejszy z tej serii, czyli jednostka ośmiordzeniowa i ośmiowątkowa lub czteromodułowa i ośmiowątkowa, jak kto woli, która w trybie turbo osiągała zawrotne 5 GHz. Niestety, ale przy okazji był niebywale prądożerny, gdyż pobierał aż 220 W mocy. Po zaprezentowaniu tego układu drużyna czerwonych zapada w zimowy sen i następcą FX-ów, czyli serię Ryzen, zaprezentowała dopiero 4 lata później. W roku 2014 nowym CEO firmy została dr Lisa Su. I gotta tell you, I am truly honored and extremely excited to be able to lead AMD.
You know, if I tell you a little bit about myself, I actually grew up in New York. My parents were typical Asian parents and, you know, they do like all parents wanting their children to be successful. Od tego momentu, czyli roku 2017, zaczyna się historia, którą wszyscy dobrze znają, bo nie jest ona zbyt odległa. Najmocniejszym procesorem do komputerów przeznaczonych dla przysłowiowego Kowalskiego był Ryzen 7 1800X z 8 rdzeniami i 16 wątkami. Natomiast rok 2020 przyniósł dla AMD długo wyczekiwane zwycięstwo, bo wraz z premierą architektury Zen 3 Intel został pokonany na polu wydajności jednowątkowej. Historia korporacji Advanced Micro Devices jest jakoby żywcem wyrwana z hollywoodzkiego hitu. Począwszy od obiecujących początków i imponującego rozwoju, poprzez wielkie batalie sądowe i długotrwałe próby dogonienia swojego największego konkurenta, skończywszy zaś na upragnionym zrównaniu się z poziomem Intela i ostatecznym zwycięstwie na polu wydajności jednowątkowej. Poczynania firmy AMD są niebywale ciekawe, a ich lektura z różnych źródeł nie odbiega poziomem od najlepszych fikcyjnych powieści sensacyjnych. Wiedząc, jak wyglądały dotychczasowe wydarzenia związane z tą firmą, nie zdziwiłbym się, jeżeli kolejne lata przyniosłyby nowe, niespodziewane zwroty akcji i kontrowersje.